Przed live'em, przed programem. Wszyscy się tam ściskamy. W zasadzie to nie mogę tego powiedzieć, bo to jest niecenzuralne słowo, ale to, co mówią tancerze tam za kulisami, ja chciałbym wam życzyć. Wiecie co, żebyście byli przede wszystkim, bo już na tyle poznałem tancerzy i wasze środowisko, że wy ciągle jesteście niezadowoleni z siebie. A bym chciał życzyć bardzo wam tego, żeby po dzisiejszym turnieju, żebyście byli po prostu z siebie zadowoleni. Nieważne, czy się potkniecie, czy coś wam się wyjdzie, nie wyjdzie. Ja bardzo to osobiście traktuję, ponieważ zawsze wzrusza mnie taniec. Sam już od 6 lat mam zaszczyt i przyjemność. Aniu Głogowsko, gdzie ty jesteś? W każdym razie wiecie, kto wie, to wie, kto nie wie, to niech się domyśla. W każdym razie, moja przygoda z tańcem trwa już, proszę państwa, 7 rok. I z tego, co widzę po naszej córce, która ma 4 lata, no ona będzie się przedłużać, ta przygoda, ponieważ Julka już tańczy do luster. Nie wiem, co z tego wyniknie. Więc, ale, sumując, wszystkim, przede wszystkim wam, kochani tancerze, wykonujecie piękną, ale też ciężką pracę i życzę wam, żebyście byli przede wszystkim z siebie zadowoleni. I dobrą energię wam teraz przekażę. Tak jest, zaraz będzie dobra energia. Prosimy o muzykę i pary klasy B i A, o zejście z parkietu, przygotowanie się do turnieju. I ogromne brawa dla państwa, dla naszych półfinalistów, którzy tutaj...